Witajcie, przyjaciele! Witamy was w ten piękny, w te piękne piątkowe popołudnie. Zachęcamy was, abyście przez najbliższą godzinę czy półtorej zostali z nami i posłuchali naszych historii. Przyjaciele, żyjemy w takich czasach, że każdy człowiek gdzieś pędzi, każdy gdzieś goni, każdemu się śpieszy. Nie mamy czasu na zadawanie ważnych, fundamentalnych pytań. I wiem, o czym mówię, bo przez 33 lata mojego życia żyłem w taki sam sposób. Ale chcę wam opowiedzieć, co się wydarzyło później. Jesteśmy ludźmi, którzy mają bardzo różną historię. Jesteśmy ludźmi, którzy nigdy w życiu nie byli religijni. Ale w którymś momencie swojego życia uwierzyliśmy i spotkaliśmy osobiście Jezusa. I o tym wam chcemy dzisiaj świadczyć tutaj, że Jezus Chrystus żyje. 2000 lat temu On poszedł na krzyż z wyboru, a następnie zmartwychwstał. Zostańcie z nami, posłuchajcie tych kilku świadectw realnych historii. Historii, jak Bóg działa dzisiaj w życiu ludzi. Skoro zadziałał w moim życiu, w twoim też może zadziałać. Ja, przyjaciele, nazywam się Michał Gorgol i od początku, odkąd byłem małym dzieckiem, jak większość dzieci, marzyłem o tym, aby być bohaterem, aby być kimś ważnym. Bardzo zależało mi, aby być dobrym uczniem, bo chciałem w życiu osiągnąć sukces. Mówiono mi, że właśnie w ten sposób jest to możliwe. I tak sobie żyłem z roku na rok. Skończyłem z najwyższymi średnimi podstawówkę, potem liceum i przejechałem tutaj do Warszawy na studia prawnicze realizować marzenia o wielkiej karierze. Czas szybko leciał, a ja byłem częścią tego systemu. Wiecie, o czym mówię, bo teraz większość z was wraca ze swojej pracy. Wracacie z jakichś zajęć, za czymś gonicie, ja też goniłem. Przyjaciele, i doszedłem do takiego miejsca, że po ludzku miałem wszystko, co ten świat jest w stanie zaoferować. Byłem współwłaścicielem 200-osobowej kancelarii prawniczej w tym mieście. Zbudowałem piękny dom, miałem żonę, dzieci, żona zresztą jest tutaj ze mną. Wyjeżdżaliśmy kilka razy w roku na zagraniczne wakacje. Miałem pozycję, szacunek innych ludzi. Razem z ministrem sprawiedliwości występowałem na konferencjach i mówiłem na temat wykładni przepisów prawa. Przyjaciele, ale to była tylko ta część zewnętrzna. Prawda o mnie była jednak taka, że każdego dnia się bałem. Bałem się, co będzie dalej, co będzie kiedyś. Zastanawiałem się, o co chodzi w tym życiu. Wracałem po takim dniu, kiedy zakładałem maski. Byłem mistrzem świata w zakładaniu masek. Udawałem kogoś innego przed żoną, udawałem kogoś innego przed wspólnikami. Cały czas myślałem, że muszę udawać twardziela, że tylko w ten sposób system tego świata mnie nie wypluje. I doszedłem do takiego miejsca w życiu, właśnie kiedy zacząłem zadawać sobie pytania, o co chodzi? Teoretycznie mam wszystko. Mam pieniądze, mam uznanie w oczach ludzi. Większość ludzi mnie klepie mnie po plecach. Mówi, Michał, jesteś uosobieniem sukcesu. Ale przyjaciele, wiedziałem, że wewnątrz mnie jestem pusty. Siadałem sam w swoim domu, w moim pięknym domu, który zbudowałem. I zastanawiałem się, o co chodzi. I tak jak wy teraz, miałem to szczęście, że usłyszałem proste słowa Ewangelii. Usłyszałem, że nie ma znaczenia, jak do tej pory żyłem i co osiągnąłem. Że to kompletnie się nie liczy. Że liczy się to, że 2000 lat temu Jezus umarł za mnie. Że wziął na siebie winę i karę za moje bezbożne życie. W głowie intelektualisty takie rzeczy brzmią niedorzecznie. O co chodzi? XXI wiek, Jezus. O co chodzi? Przecież tak naprawdę to ja sam wszystko zapracowałem sobie, swoją ciężką pracą. To ja sam zasłużyłem na to wszystko. Jeśli jakieś niebo istnieje, jeśli Bóg w ogóle istnieje, tak myślałem wtedy,
to ja mam 90% uczynków dobrych i on musi mnie wziąć do nieba. Za bardzo się na to napracowałem. Ale przyjaciele, kiedy usłyszałem słowo Ewangelii, usłyszałem, że ludzie mają dzisiaj osobistą relację z Jezusem. Osobistą relację. Ja zacząłem wołać, mówię, Boże, jeśli to prawda, jeśli Ty, Jezus, żyjesz dzisiaj, jeśli to nie jest religijna ściema moherowych beretów, ludzi, którym w życiu nie wyszło, tych, którym się boją, tych, którzy się boją, tylko Ty jesteś realny, to ja Cię chcę poznać. Tak jak ci ludzie, którzy mówią o tym, że Ty jesteś żywy. I zacząłem wołać do Niego. Przyjaciele, po tym jak zacząłem wołać, bardzo szybko wewnątrz mnie powstało przekonanie o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Nie potrafiłem tego intelektualnie wytłumaczyć, ale wiedziałem, że bez Jezusa jestem nikim. To ryło moją głowę. Z jednej strony czułem się ważnym prawnikiem, z drugiej strony dochodziła we mnie świadomość, że bez Jezusa jestem zerem i jestem na prostej autostradzie do piekła. Przyjaciele, pamiętam, któregoś dnia zamknąłem się w łazience mojego domu i zawołałem do Niego: Jezu, przyjdź i mnie uratuj. Wierzę, że Ty jesteś Bogiem. Wierzę, że przyszedłeś na ziemię w ciele jako człowiek, aby mnie uratować. Że poszedłeś na krzyż z wyboru. Że wziąłeś na siebie winę i karę za moje grzechy. Siedziałem na sedesie, płakałem do Niego. Wołałem, aby przyszedł i mnie uratował. Bóg to nie jest religijna postać. On nie potrzebuje specjalnej oprawy. Tamtego dnia, blisko 9 lat temu, kiedy siedziałem w tej łazience i płakałem do Niego, że wierzę, że On jest Bogiem, że wierzę, że zmartwychwstał i że chcę, aby przyszedł i mnie uratować, żeby panował w moim życiu. On przyszedł do mnie. Tego dnia narodziłem się na nowo. Przyjaciele, jednym z głównych poselstw, które Jezus Chrystus wygłosił 2000 lat temu, kiedy w ciele chodził po ziemi, było to, że każdy człowiek musi narodzić się na nowo. Nieważne, jak się tutaj dzisiaj wziąłeś. Może ci się wydawać, że jesteś tutaj przypadkiem. Nieważne, co osiągnąłeś, z czym się dzisiaj zmagałeś, jakie tematy zepchnąłeś, co próbujesz wyprzeć ze swojego życia, przed czym uciekasz, co zapijasz, co próbujesz zaćpać, co próbujesz wypłakać. To nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia. Każdy człowiek może zostać uratowany, bo 2000 lat temu Jezus postanowił uratować ludzi. Słowo Boże mówi wyraźnie, że nie ma ani jednego sprawiedliwego, żaden człowiek, żaden z was, ani ja wcześniej, nie może być na tyle dobry, na tyle sprawiedliwy, aby wskutek swoich uczynków pójść do nieba. Możesz dzisiaj zawołać wszystkich warszawiaków, rozdać im zupę albo wybudować im mieszkania, ale jeśli nie wybrałeś Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, nie pójdziesz do nieba, bo Bóg nie jest humanistą, a Jezus jest jedynymi drzwiami do nieba. 2000 lat temu przyszedł do Niego jednej nocy, opowiem wam historię, jednej nocy przyszedł do Niego taki poważany przez wszystkich człowiek, faryzeusz o imieniu Nikodem. Dzisiaj powiedzielibyśmy, że osobistość kościelna, wielki zakonnik. Przyszedł do Niego w nocy, bo w ciągu dnia zapewne się wstydził. I mówi: Jezusie, o co chodzi, mistrzu, bo widać, że czynisz wielkie rzeczy. A Jezus popatrzył na niego i powiedział: Nikodemie, dopóki nie narodzisz się na nowo, nigdy nie wejdziesz do mojego królestwa. A on mówi: ale jak? Ja mam prawie 70 lat. Jak człowiek w tym wieku, jak człowiek blisko 70 może powtórnie wejść do brzucha matki? A Jezus powiedział mu: nie rozumiesz. Nie rozumiesz mnie, Nikodemie. Co się narodziło z ciała, jest ciałem, a co się narodziło z ducha, jest duchem. Musisz się narodzić na nowo. Przyjaciele, to słowo dotyczy każdego człowieka. To nie jest dla wybranych. 2000 lat temu Bóg postanowił uratować ludzi. Uratować ludzi. Wszedł na ziemię w ciele. Urodził się jako Jezus. Wyrzekł się na ten czas bóstwa. Przeżył to życie bez grzechu. I poszedł na krzyż. I wziął winę i karę
za Twoje i moje błędy, za Twoje i moje grzechy. A to, co powiedziałem wcześniej, nie ma ani jednego sprawiedliwego, bo choćbyś był wspaniałym człowiekiem, winien jesteś jednego podstawowego grzechu, który oddzielał Cię od Boga. Tego, że jesteś od Niego niezależny, że nie wybrałeś Jezusa jako Twojego Pana i Zbawiciela. Jezus poszedł na krzyż z wyboru, ale On nie przegrał. On tam nie wisi. Jego nie ma dzisiaj na krzyżu, pomimo że gdzie wejdziecie, tam widzicie krzyżyki z przybitym Jezusem. On zmartwychwstał. Zmartwychwstał. Jezus pokonał diabła. Pokonał śmierć. Tam na krzyżu Golgoty nastąpiła wielka wymiana krzyżowa. Wielka wymiana krzyżowa. Czy wiedziałeś, że Jezus na krzyżu Golgoty wziął na siebie wszelką chorobę, abyś nie musiał chorować? Że Jezus na krzyżu Golgoty wziął na siebie ubóstwo, abyś ty nie musiał być biedny? Przyjaciele, tam nastąpiła potężna duchowa eksplozja, duchowa reakcja, wymiana krzyżowa. Wystarczy, że uwierzysz, że Jezus to Bóg. Bóg, który zszedł na ziemię w ciele, który umarł za Twoje grzechy, wziął na siebie karę, abyś Ty nie musiał być nigdy ukarany. I uwierzysz, że zmartwychwstał i wstąpił w ciele do nieba i wezwiesz Jego imienia nad swoim życiem. I dzisiaj będziesz uratowany. Dzisiaj zostaniesz obywatelem nieba. System tego świata będzie krzyczał do Ciebie: to są baśnie, to są brednie, nie słuchaj tego, włącz telewizor, pójdź z systemem. Ale Słowo jest żywe. On powiedział: niebo i ziemia przeminą, ale Słowo moje trwać będzie na wieki. Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam, ten sam. Jego krew przelana na krzyżu może zmienić Twoje życie. Pod warunkiem, że uwierzysz w te słowa. Nie potrzebujesz do tego żadnego pośrednika. Nie potrzebujesz nikogo. Potrzebujesz uwierzyć. Podjąć decyzję. No dobra, ale to ja nie mogę pracować przez to. Możesz zawołać do Niego w ten sposób. Jezus, ja nie rozumiem, o czym ten człowiek mówi. Słyszałem to po raz pierwszy w życiu. Ale rozpoznaję życie, które płynie z tego. Rozpoznaję, że to Ty, Boże, mówisz do mnie Jego ustami. Ja chcę Cię poznać osobiście. Ja wierzę, że to Ty jesteś Bogiem. Wierzę, że zmartwychwstałeś. Jeśli zawołasz do Niego, dzisiaj zostaniesz obywatelem nieba. Zostaniesz nowym stworzeniem. To jest moc nowego narodzenia. To jest moc krzyża. To jest moc Jego zmartwychwstania. To jest moc tego, co On zapewnił Ci na krzyżu. Wystarczy, że to przyjmiesz. Nic do tego nie musisz dołożyć. Nie możesz nawet dołożyć. Nie możesz ominąć Jezusa w dojściu do zbawienia. Ludzie tak żyją dzisiaj. Sami usadowili siebie w większości na miejscu Boga. Są samosprawiedliwi. Według swoich uczynków chcą pójść do nieba. Ale On powiedział: kto odrzuca Jezusa, odrzuca mnie. Kto odrzuca Jezusa, odrzuca mnie. Jezus to jedyne drzwi. Słowo Boże mówi wyraźnie. Wszystko, co zostało, wszystko, co jest potrzebne do życia i do pobożności, wszystko do Twojego zbawienia, do jakości tego życia tutaj. Wszystko zostało dane w Jezusie. Jeśli myślisz, że to ominiesz, to się mylisz. Zawróć z tej drogi. Przesłanie Ewangelii jest bardzo proste. Opamiętaj się z życia niezależnego od Niego. Kiedy dzisiaj wstałeś lub wstałaś, kiedy planowałeś dzień, zastanów się, czy On w ogóle miał jakąkolwiek wartość w Twoim życiu. Zadaj sobie to pytanie. Kim dla Ciebie jest Jezus? Kim On jest? Dla Ciebie indywidualnie. Jaką wartość ma w Twoim życiu? Zadaj sobie to pytanie. Po co On przyszedł na ziemię 2000 lat temu? Nie po to, abyś czytał w historycznych podręcznikach i porównywał Jego postać do Kościuszki, do Bonaparte i do innych osób. Ale po to, abyś został uratowany. Bóg
w ten sposób pokochał świat, w ten sposób, nie inaczej, że dał samego siebie, że samego siebie ukarał. Możesz być wolny, możesz być wolny od tego świata. Już dzisiaj możesz mieć pewność, nie nadzieję, a pewność, że kiedy skończy się to, co nazywa się dzisiaj, zostajesz obywatelem nieba, możesz zostać nim już dzisiaj. Już dzisiaj twój duch może siedzieć w okręgach niebieskich. Ale przyjaciele, nie przyszliśmy tutaj tylko po to, aby wam opowiadać. Przyszliśmy też tutaj po to, aby zaprezentować wam moc Boga dzisiaj. Przyjaciele, kto z was jest chory? Podejdź do nas. Podejdź do mnie. Jeśli chorujesz na jakąkolwiek chorobę, podejdź do mnie, jeśli chcesz być uzdrowiony. Jeśli zmagasz się z jakąkolwiek depresją, chorobą umysłową, nieważne, chcę ci zademonstrować dzisiaj, że 2000 lat temu Jezus rozchorował się tą chorobą. Położę na tobie moje ręce w imieniu Jezusa, nakażę chorobie odejść i wrócisz zdrowy. Pytanie, co chcesz? Jakiego życia chcesz? To jest, przyjaciele, to pytanie, które 2000 lat temu Jezus zadawał uczniom, zadawał ludziom. Oni się przyglądali, oni widzieli różne rzeczy, widzieli cuda, oni to komentowali, jak to my ludzie mamy, jak to my mamy w zwyczaju. Jedni pukali się po głowie, jak ten człowiek tutaj. On tego doświadczał cały czas. Ale pytanie jest, czego ty chcesz? Czego ty? Ty indywidualnie. Czego chcesz w swoim życiu? Czy chcesz zmiany? Czy chcesz dalej dźwigać te ciężary? Czy pogodziłeś się z tym, jak to życie wygląda? A może nawet polubiłeś narzekanie? Tak sobie usiąść, wygadać się, jak to jest ciężko. Dobra nowina jest taka, że nie musi być ciężko. Że Jezusowi było ciężko 2000 lat temu na krzyżu, bo wziął grzech całej ludzkości. A ty dzisiaj możesz się przez wiarę z nim wymienić. Ta wymiana krzyżowa może się aktywować dzisiaj w twoim życiu. Możesz odejść stąd całkowicie zdrowy, wolny, wolny. Przyjaciele, powtórzę wam. Jestem prawnikiem z wykształcenia. Byłem współwłaścicielem 200-osobowej kancelarii prawniczej w tym mieście. Nie jestem tutaj dla pieniędzy. Swoje pieniądze przeznaczam na to, aby głosić wam zbawienie. Bo byłem w tym miejscu. Intelektualisty. Mądrali, miałem pieniądze, miałem pozycję, ale wiedziałem, że moje życie jest puste, że nie ma nic więcej, że nie chcę już udawać, nie chcę. I wtedy poznałem Jego osobiście, osobiście doświadczyłem Jezusa Chrystusa, dlatego że uwierzyłem i zawołałem do Niego. Stan dzisiaj w wyłomie, świat będzie drwił, większość ludzi zawsze przechodzi mimo. Z Jezusem finalnie zostało 120 osób. Reszta miała lepsze teorie. Lepsze teorie. Ale ty dzisiaj zdecyduj, czego ty chcesz i za kim ty idziesz. Realnie dzisiaj możesz zostać obywatelem nieba. Możesz narodzić się na nowo. Bez jakiegokolwiek uczynku. Przez prosty akt wiary. Przez decyzję swojego serca. Jesteśmy tutaj, przyjaciele, dla was. Bo jak powiedziałem na początku, mamy różne historie, różne świadectwa. Z różnych powodów i w różnym czasie zawołaliśmy do Jezusa. To nie ma znaczenia, z jakiego powodu człowiek przychodzi do Jezusa. Ważne, że rozpoznaje w nim Boga. Ważne, że wybiera Jego i zaczynasz nowe życie. Podchodźcie do nas śmiało, rozmawiajcie. To może być dzisiaj dzień nowego, całkowitego początku dla ciebie. Słowo Boże mówi, dzisiaj, kiedy słyszysz mój głos, serca swojego nie zatwardzaj. Dzisiaj, dzisiaj, nie jutro, nie pomyślę o tym wieczorem, nie pojutrze. Dzisiaj, kiedy słyszysz Jego głos, nie zatwardzaj swojego serca i zawołaj do Niego. Amen.